Dzień dobry kochani, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj robię pastę z batata, czyli ze słodkiego ziemniaka i z słonecznika. I pomyślałam sobie, że zrobię w dwóch smakach. Jedną na słodko, jedną na wytrawnie. Jeśli chcecie zobaczyć, co nam z tego wyjdzie, to zapraszam Was do oglądania filmiku. Chodźcie. Do tych past będziemy potrzebować batata. Ja mam tu upieczone, wystudzone bataty. Za chwilę je rozwinę. I teraz tak, tu będzie wytrawna pasta, tu będzie ta pasta na słodko. I do tej pasty na słodko będę używać jednego goździka, dwa szyszeczki kardamonu i je zetrę w moździerzu. I będziemy potrzebować cytrynę, czosnek. Ale najpierw zajmijmy się może tym słodkim. Więc tak, szklanka słonecznika namoczonego na noc. Do tego dodamy półtorej takiego batata. Tak myślę. Zobaczymy, jak to wygląda. O tak, świetnie, czyli tego na pół. Szklanka namoczonego słonecznika. Trochę miodu. Szczypta cynamonu. I sok z cytryny. Zobaczymy, jakie wyjdzie. To mielimy. Pasta zmieliła się. Oczywiście możecie użyć blendera ręcznego, to też jakby może nawet wygodniej, bo musiałam kilka razy zatrzymywać. I powiem tak, ta pasta jest smaczna, ale kusi mnie dodać tutaj jeszcze miodu i kakao po prostu, bo moje dzieci uwielbiają wszystko z kakao, wszystko co jest kakaowe, więc jeśli to już ma być słodka pasta, to myślę, że pokuszę się tutaj o dodanie jeszcze odrobiny miodu i kakao i wtedy będzie super, bo jest taka batatowa w smaku, że tak powiem. Nie wiem, czy tutaj dzieci będą taką pastę lubiły, dlatego dodaję miodu i kakao. Musicie smakować. Taka jest dobra. Jak dla mnie jest dobra. Dodałam więcej miodu, tak jak widzieliście. Pasta jest taka, taka jaka jest. Myślę, że fajna do smarowania. Pasta zmieniła smak. Jest dużo fajniejsza z większą ilością miodu. Jest bardzo słodka, ale niewyczuwalny już jest teraz właśnie ten batat. Dlatego zostawię ją taką. I zobaczymy, jak dzieciaki przyjdą, posmakują, czy będzie im smakowało. Jak nie będzie smakowało, to wtedy dopiero dodam kakao. Na końcu filmu dam Wam znać, jak z odbiorem takiej pasty na słodko. A teraz zajmiemy się pastą na wytrawnie. Czyli znowu dodajemy tutaj tego batata. Tutaj mam prawie całą szklankę nasionek słonecznika i trochę nasionek dyni, oczywiście też namoczone. Tutaj zamiast dyni możecie dodać tahini, dwie łyżki tahini. Będzie też fajnie wkomponuje się smak. Tutaj dodajemy czosnek, może półtorej ząbka. Do tego cytryna. Dwie łyżki. Sól. To jest kumin. Troszkę oregano. Majeranek. Bazylia. I pieprz kajeński. Może być też zwykły,
Myślę, że fajna by tu też była pasta z kurkumy, ale w tej chwili akurat nie mam, więc będzie tak jak jest. I to miksujemy. Kochani, skończyłam. Ta pasta na słodko jest rzadsza, ponieważ dodałam miód. I miodek jest tą substancją, która rozcieńczyła to i dało to się zmielić nawet w Nutribullecie. Natomiast tą pastę musiałam zmielić blenderem ręcznym, bo była po prostu za gęsta. Ale słuchajcie, ta pasta posmakuje jeszcze raz. No jest pyszna, ale to są dwie różne pasty, tak? Bo ta jest słodka, ta jest wytrawna, ta jest pyszna. Jestem bardzo ciekawa, co powiedzą moje dzieci, bo to dla nich przede wszystkim ta pasta. Ja nie jestem fanką słodkiego bardzo, co nie znaczy, że nie lubię, ale akurat na chleb czy na coś to raczej nie. Tak czy inaczej dam Wam znać, jak będę filmik wstawiać i obrabiać, to dopiszę, czy dodałam tutaj, albo dogram jeszcze kawałeczek filmu, czy dodałam tutaj jeszcze kakao, czy smakowała im taka. A jeśli dodałam kakao, to ile tego będzie i wszystko będziecie mieć na spisie treści. A ta pasta wygląda, no kolor jest taki jaki jest, ale ci co jedzą bezglutenowo i beznabiałowo, to przyzwyczajeni są do tego rodzaju rzeczy, weganie już na pewno, do takich właśnie past typu hummus i to jest coś w rodzaju hummus. Smakuje i muszę Wam powiedzieć, że ta pasta mnie osobiście smakuje bardzo, jest rewelacyjna w smaku, prima, prima sort, jak się mówi. Ja lubię czosnek i ta pasta, jeszcze dodałabym tu troszeczkę może ostrego, ale na razie nie będę, bo jak będzie bardzo ostra, to moje dzieci nie będą jadły, więc zawsze można sobie tam coś troszeczkę dosypać na kanapce. Mam nadzieję, że mojemu mężowi będzie smakowało. Zobaczymy, to też Wam dopiszę albo dogram, co i jak. Tak czy inaczej, obie pasty uważam za bardzo udane. Wcześniej robiłam takie pasty z daktylami, a ponieważ my nie jemy teraz suszonych owoców też, więc te pasty ze słonecznika z patatem uważam za bardzo, bardzo trafione. Chcę jeszcze zrobić pastę z buraczków czerwonych, ale to w następnym filmiku, więc komu się podobało, to łapkę w górę poproszę. I dziękuję za oglądanie i zostańcie i bądźcie czujni, bo nigdy nie wiadomo, jaki filmik ciekawy się pojawi. Pewnie nie wszystkie dla wszystkich są ciekawe, ale może czasem dla kogoś coś się trafi, więc to tyle na dzisiaj, kochani. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko, życzę Wam dużo wszystkiego dobrego i dużo zdrówka, oczywiście wszystko tylko i wyłącznie na zdrówko i dla przyjemności podniebienia też troszeczkę, prawda? Więc tak. Widzimy się w kolejnym filmiku, tak? Na razie!